Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was kolejne rozpakowanie. Tym razem jest to prawdziwy rarytas. Najnowsza myszka gamingowa od Logitecha G502 Proteus Core. Rdzeń Proteusza kosztuje jakieś 349 zł, to jest cena oficjalna, premierowa. Stopniowo ta myszka zapewne będzie tanieć, zejdzie pewnie do jakichś 250 zł. W tej chwili cena jest dość wysoka jeszcze, ale myszka jest bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że ma szansę stać się naprawdę wielkim hitem tego roku. Zapraszam do rozpakowania. Tak więc ceny już znacie. Co jest w tej myszce takiego wyjątkowego? Ta myszka, moi drodzy, jest wyposażona w najnowszy sensor Delta Zero. Pamiętacie, testowałem niedawno G602 bezprzewodową. Też był sensor Delta Zero, ale to był inny sensor, bezprzewodowy, o innych parametrach. Tutaj mamy taki najbardziej topowy sensor, zapewniający DPI aż do 12000. Pewnie mało osób korzysta z tak wysokiego DPI, albo chociażby 8000, tak jak mamy w Avago 9800. Ja osobiście gram na 2000-3000, to jest wystarczające. Natomiast chodzi bardziej o to, jaki ten sensor jest precyzyjny. Jest to zupełnie nowa konstrukcja sensora, nowe soczewki, nowa geometria przetwarzania obrazu, dlatego ta technologia w teorii brzmi po prostu świetnie, a jak wyjdzie w praktyce, okaże się w testach. No dobrze, na pudełku za dużo tutaj nie mamy informacji, z tej strony mamy jakieś specyfikacje po angielsku. 200 dpi do 12000, przyspieszenie 40G, czyli bardzo, bardzo dobrze i maksymalna prędkość śledzenia 300 cali na sekundę. Przetwarzanie oczywiście 1000 Hz, czy tak jak powinno być myszce dla gracza, opóźnienia maksymalne 1 milisekunda. A moi drodzy, pod przyciskami głównymi przełączniki wytrzymujące aż 20 milionów klików, prawdopodobnie firmy Omron, chociaż nie jest to napisane. I ślizgacze wytrzymujące 250 km ślizgu, też bardzo dobry wynik. No i z tyłu moi drodzy mamy kilka takich cech wypisanych, ale myślę, że nie będziemy się w to zagłębiać i zobaczymy sobie to na własne oczy. Tak więc mamy okienko, możemy myszkę podejrzeć. Jest takiego średniego wymiaru, za to wydaje mi się, że jest dość wysoka. Mamy też tutaj troszkę marketingu, science wins, nauka wygrywa, ale tak jak mówiłem, te wszystkie zachwalania przez producenta sprawdzimy w praktyce. A teraz pora otworzyć pudełeczko. I ok, moi drodzy, widzimy już samą myszkę. Ta myszka ma także ciężarki, zaraz to sobie zobaczymy. Natomiast już ją wydobywam, żebyśmy mogli się jej dokładnie przyjrzeć. Już, moi drodzy, pierwsza rzecz, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Filmowałem z opakowania kabel. I ten kabel nie tylko jest w oplocie, ten oplot wygląda na bardzo, bardzo solidny. Kabelek zakończony zwykłym wtykiem USB. To ten kabel, moi drodzy, przypomina naprawdę sznurek. Zobaczcie, jak jest giętki, jak jest luźny. W ogóle nie czuć, że tutaj w środku idzie jakiś przewód. Ten przewód musi być naprawdę cieniutki. Tak więc sądzę, że z uporządkowaniem tego kabla nie będzie żadnego problemu. Tym bardziej, że mamy jeszcze taki pasek z rzepem, żeby sobie spiąć nadmiar. Więc bardzo fajnie. Kabel, ważna rzecz w myszce, musi być trwały, musi być wytrzymały. Ten jest super, dlatego jest super elastyczny. To jest sama myszka, a tutaj, moi drodzy, mamy jeszcze zasobniczek z ciężarkami. Tak one wyglądają, taki mają kształt. Każdy z nich ma po 3,6 g. No i sama myszka Proteus Core. Moi drodzy, aż 17 przycisków, jeśli dobrze pamiętam. No cóż, szybko sobie sprawdźmy. Przyciski główne. Dość wąskie, ale fajnie wyprofilowane. Klikają cichutko. Rolka. Masywna, metalowa. Wydaje mi się, że jest cała z metalu. Jak słyszycie, kręci się w ten sposób. Tu mamy przełącznik, który wprowadza ją w tryb swobodny. Fajna rzecz, patent z Logitecha. I blokujemy. Dobrze, tutaj mamy jakiś przełącznik, pewnie do profili albo do DPI. Dwa przyciski na lewym klawiszu. Tu mamy jakieś diody. Kolejne dwa przyciski. I tutaj jeszcze jeden przycisk. A, i moi drodzy, rolka, zobaczcie, działa także na boki. Czyli mamy tu taką rolkę maksymalnie już zbajerowaną, działającą i w dwóch trybach takiego kręcenia normalnego, w trybie swobodnym. Działa jako przycisk i działa na boki. Czyli w sumie dawałoby to nam faktycznie 11 przycisków. Patrząc dalej, mamy tutaj mało błyszczącego plastiku, co się chwali. Za to fajny materiał, fajny plastik, dobrej jakości. Tutaj z boku mamy gumę chropowata.
dla dobrego chwytu. Po drugiej stronie również taka fajna guma, gdzie kciuk może sobie spocząć. Jak widzicie, myszka jest dość wysoka, pomimo że nie jest aż taka bardzo długa. Rzucając okiem od spodu, mamy ściskacze. Tutaj musi być naprawdę świetnej jakości. Tak samo jak w G602 mamy takie malutkie ślizgacze przy samym sensorze. A to jest, moi drodzy, sensor Delta Zero. No cóż, ślizgacze wyglądają się być świetne. Na dobrej podkładce gamingowej powinny naprawdę długo wytrzymać. I jeszcze jedna rzecz. Widzicie, mamy taką dużą podpórkę na kciuk. Jak sobie to niebieski nadusimy, to mamy namagnesowaną klapeczkę. Po zdjęciu ukazują się ciężarki. Dwa mamy już w myszce, cztery były bodajże jeszcze tutaj, czyli w sumie nam tutaj jest sześć ciężarków, które możemy rozlokować sobie tak, żeby dociężały na przykład tylko przód myszki, a raczej bardziej środek albo tył myszki, albo nie używać ich wcale. Tak więc każdy może dostosować sobie tą myszkę do swoich preferencji. Ok, to było na tyle, jeśli chodzi o wygląd. Z tego, co czytałem, ta myszka ma także świetne oprogramowanie, ale to sobie już sprawdzimy w testach. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie rozpakowania myszki Logitech G502 Proteus Core. Testy tej myszki postaram się zrobić jak najszybciej, tak żeby zaspokoić Waszą ciekawość i również przy okazji swoją, ponieważ jestem bardzo ciekaw, jak ta myszka sprawdzi się w akcji. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!